Cześć, witam cię detailingowy, dziadzia. Ej, dziadzia, nie wyluzowałeś się za bardzo? Nie wiem. Dziadzia jest, dziadzia był, dziadzia będzie, dziadzia tu, dziadzia tam, dziadzia wszędzie, dziadzia gra, dziadzia ma, dziadzia wszędzie, patent za patencie to dziadzi orędzie. Dziadzia jest, dziadzia był, dziadzia będzie, dziadzia tu, dziadzia tam, dziadzia wszędzie, dziadzia gra, dziadzia ma, dziadzia wszędzie, patent za patencie to dziadzi orędzie.
Cześć, witajcie detailingowy Dziadzia. Dzisiaj ze mną firma PNC Breakbusters, czyli produkt do mycia felg. Wheel Cleaner z inhibitorem korozji. Tak jak widziałeś, jeszcze jedna rzecz. Produkt mam od kolegi, pozwolę sobie, Tomka Wąchały. Zgarnął mnie jakoś tak na internecie, na Facebooku, napisał do mnie na Messengerze, czy nie chciałbym 3 produktów od tej firmy. Deklarowałem się oczywiście, że zapłacę i za przesyłkę. Nie, chciał mieć wkład do konta, do kanału na YouTubie moim. Także super, dziękuję Tomku i serdecznie Ciebie pozdrawiam. Co do samego produktu, tak jak widziałeś, zacząłem od koncentratu, miazga. Po prostu praca tym produktem. A, jeszcze jedna rzecz. Niuch, niuch, zapach. Bardzo fajny, przyjemny. Później, jeżeli chodzi o zapach, on mi coś przypomina, ale kurczę, ciężko mi go znaleźć. Ale bardzo przyjemny. I teraz tak, praca koncentratem to jest miazga, to jest ogień, w ogóle szkoda prądu. No, to jest tak zbita piana, że nieporozumienie. Później przeskoczyłem 1 do 10 i tu jest bardzo fajnie. Piana nie jest jakaś taka znakomita, ale trzyma poziom. Co mi się w tym produkcie najbardziej podoba? Śliskość. Czyszczenie tym produktem jest naprawdę mega przyjemne. Cały czas jest mega ślisko. Później przeskoczyłem na 1 do 5 i tak ten produkt widzę. 1 do 7. Chodzi mi oczywiście o szczurki. Jak masz zdrowo dobite 1 do 5. Może tak sprecyzuję to. 1 do 10, bo 1 do 20, 1 do 15 to już ta piana jest tak znikoma, że się nie chce myć. 1 do 10 na sezon letni, 1 do 5 na sezon zimowy. W zimy 1 do 5 robi mega robotę. Mega puch, mega poślizg. Ogólnie bajeczka. Naprawdę nie mam się do czego przyczepić, jeżeli chodzi o ten produkt. Bardzo przyjemnie. Miło się nim... Znaczy, ten produkt należy do takich, którymi się przyjemnie pracuje i robią robotę. Kolejna rzecz. Produkt ma ten glut właśnie, który jest. On jest właśnie pod tym względem fajny, że jak masz mega zaszczurzone felgi, zarzucasz tego gluta w koncentracie i czekasz. I on naprawdę długo siedzi, podgryza ten brud na maksa i później spłukujesz i przechodzisz do mycia właściwego. Pod tym względem bomba. Kolejna rzecz. Produkt jest tak niby stworzony, żeby usuwał lotną rdzę. Oczywiście będę chciał to sprawdzić. Umyję koncentratem połowę felgi. Specjalnie jest, no niestety będzie to czarna, a może znajdę i srebrną, zobaczymy, jeszcze nie wiem. Specjalnie przygotuję sobie jakąś felgę. Przygotowałem w sumie, bo teraz będzie koniec zimy. Jeszcze nie wiem, którą. Nie wiem, jak to wyjdzie, bo tu mam kilka produktów do testów. I chcę zobaczyć, czy rzeczywiście po tej stronie, gdzie umyję koncentratem, będzie mniej lotnej rdzy, niż po tej, gdzie nie umyję wcale. Zapraszam Cię do dalszej części filmu.
No zdecydowanie mniej lotnej rdzy po stronie tam, gdzie umyłem tym produktem. Także tutaj bez dwóch zdań. Czyli wybiera tą lotną rdzę, usuwa. Bardzo fajna sprawa. I to było jedno podejście. A jakby tak mieć na bieżąco, to myślę, że byłyby naprawdę znikomo. Zresztą film albo był, albo się pojawił. Czy warto używać Dejronów? Po dwóch sezonach felgi pokazałem. Tam było też znikomo po XCD. No tutaj naprawdę jestem pod wrażeniem. Oczywiście w koncentracie. 1 do 5, 1 do 10 też będzie zbierać. To nie jest tak, że tylko koncentrat będzie działał. Więc dlatego no, Dejrony nie ma sensu nimi myć felg. Ale lecąc dalej z tym produktem. Wiadomo, dziedzi jak produkt siedzi, stara się go ogarnąć wzdłuż i wszerz, na ile mu możliwości pozwalają. Więc kolejnym etapem było sprawdzenie, czy ma inhibitor korozji. No i tutaj też. Piękna sprawa. Tak jak widziałeś, tarczę typowo właśnie pod takie testy. Szlifiera, później grubo wodą, w koncentracie 1 do 5, 1 do 10 i bez produktu. I było widać. Prawie godzinę? Prawie godzinę. I było widać, co jest 5. Tam, gdzie z koncentratem, to w ogóle poezja. W ogóle nie rusza tarcz. 1 do 10, 1 do 5 też fenomenalnie. Więc inhibitor korozji ma, więc im dalej w las, tym więcej drzew. I tutaj akurat fajnie, fajnie. No dobrze, ale nie byłbym sobą, no nie byłbym sobą. Poleciałem dalej z koncentratem. Zobacz, co ten skurczybyk robi z oponą.
obłęd. Naprawdę obłęd. Skórkowany pięknie domywa opony. Co lepsze, te opony nie były myte, nie wiem, auto chyba jeździło ponad miesiąc. Opon w ogóle, tam nie było dressingu. Tam na początku zarzuciłem, on zniknął, później już nic nie dorzucałem. Albo może coś dorzuciłem na szybko. Nie była w ogóle opona przygotowywana pod dressingi. Położyłem go naprawdę dawno, później tylko uzupełniłem chyba. Także tu nie było robione, że tak powiem, zgodnie ze sztuką. Zebrał w koncentracie. Brud fenomenalny. Nie badałem 1 do 10, 1 do 5, bo myślę, że nie ma sensu. Na pewno jej nie domyję idealnie, ale koncentrat jestem pod wrażeniem. Pozwolić mu poleżeć. Naprawdę ten konsystencja żelowa jest obłędna. Pozwolić mu poleżeć, szczota i naprawdę wybrał grubo. Ja później wskoczyłem filmu, już nie pokazywałem, z Wilknerem i piana była brudna, oczywiście. Oczywiście była brudna, ale myślałem, że będzie mogiła. I byłem miło zaskoczony, bo ta piana, spodziewałem się, że będzie naprawdę totalny syf. Wbrew pozorom nie. Także tutaj skórkowany nawet potrafi wyciągnąć pięknie brud z opony. I na koniec, słuchaj, na koniec kolejne podbicie. Dlaczego? Bo tak naprawdę czochranie tym produktem w koncentracie no nie jest przyjemne. Ale zobacz, dlaczego ten koncentrat jest też ważny przy tym produkcie, jaką robi robotę bezdotykowo. Obłędnie. Pozwalasz mu posiedzieć. On sobie siedzi, ingeruje i to czujesz, że on w ten brud naprawdę ingeruje. Wybiera go, widziałeś co się dzieje. Zbiera go. Cudownie. Cudownie. Naprawdę. Szukam cleanera, który by tak robił to bezdotykowo. Także przy tym produkcie naprawdę poezja. I teraz tak. Podsumowując ten produkt. Chyba jeden z lepszych cleanerów, jakich używałem. Także dzięki Tomku. Jestem naprawdę miło zaskoczony tym produktem. Zapach jest... Znaczy on jest, ale on w ogóle niewyczuwalny. Nie przeszkadza. Więc tutaj może i kolejny plus, i może kolejny minus. Ale nawet jak Ci się pojawi, to bardzo przyjemny. Produkt naprawdę rewelacja. Zaczynając od koncentratu, 1 do 10, 1 do 5, robi mega roboty. Wszechstronność tego produktu naprawdę jest zaskakująca, jak dla mnie. Tak naprawdę ja nie widzę minusów tego produktu. Nie widzę. Masz totalne szczury, zarzucasz go w formie właśnie koncentratu, czyli takiego żelu, a jeszcze jedna rzecz, najlepiej dźwiga go kanion. Reszta wszystko leży. Kanion dźwiga go idealnie. Koncentrat robi mgłę perfekcyjną. 1 do 10, 1 do 5, idealna mgła, więc oszczędnie. Jakbym miał używać tego produktu, namawiam do kaniona. Robi mega robotę z tym produktem, naprawdę. Więc tak, koncentrat.
Atakujesz szczura, zostawiasz. Zostawiasz. On sobie podgryzie brud, zbijasz go myjką i tak naprawdę później mycie właściwe to jest błahostka. Błahostka. Fenomenalny. 1 do 5. Grubsze zabrudzenia. Powiedzmy zima. Rzadko myjesz, bo nie masz gdzie. Nie masz okazji. Mróz. Tak jak ja na przykład miesiąc na przykład nie myłem auta, bo nie miałem opcji. Bo było na minusie. Więc tu 1 do 5 jak najbardziej. Jak najbardziej wtedy wskakujesz, naprawdę domywa fantastycznie, fantastyczna piana, ładnie zbiera, ale moim zdaniem takim idealnym stężeniem jest 1 do 10. 1 do 10, gdzie ta piana nie jest może obfita, ale mega poślizg jest przy tym produkcie. Lepszy jest przy 1 do 10 niż przy, niż przy koncentracie. Koncentrat stawia opór. 1 do 5 fajnie, ale 1 do 10 bajka. Naprawdę płynność. Poślizg tego produktu przy pracy jest fenomenalny. No i moim zdaniem nie widzę minusów tego produktu, naprawdę nie widzę. Tak, inhibitor korozji, wybiera ładnie lotną rdzę, mega poślizg, mega wydajność przy kanionie, tak naprawdę bawisz się stężeniem, myjesz opony, wszechstronny produkt, naprawdę rewelacja. I teraz tak, chyba to będzie, kurczę, jeden z lepszych wheel cleanerów, jakie używałem tak naprawdę. Excede wiadomo, no Excede fajny, tutaj cenowo wychodzi o niebo lepiej. Tak samo podobnie Shiny Garage wheel cleaner, ten z inhibitorem korozji, też bomba. Ale jeżeli chodzi o wszechstronność i czyszczenie felk, no to ten bije tamtych zawodników, więc jakbym nie patrzył na cenę, mistrz, naprawdę mistrz. Także jeżeli się zastanawiasz, czy warto, warto. Naprawdę kozak. Kozak wśród cleanerów. No dobrze, film długi, ale chciałem pokazać ten produkt z każdej możliwej strony. Możliwe, że o czymś zapomniałem, więc pytaj w komentarzach. Postaram się wyprostować, ewentualnie odpowiedzieć. Jeżeli o czymś zapomniałem, chyba wszystko. Jeszcze jedna rzecz. Masz wrażenie, ja pracując z tym produktem, a bawiłem się do nim naprawdę dosyć długo, że pracujesz bezpiecznym produktem i w koncentracie potrafi zebrać drobne zabezpieczenia, czyli jakieś szybkie kudeki, coś delikatnego na feldze, woski może podgryzać. Także tutaj w koncentracie trzeba uważać, bo potrafi przymulić. I hydro też delikatnie potrafi zaburzyć. Także tutaj, jeżeli umyjesz nawet 1 do 10 i zobaczysz, że spadło Ci hydro, poprasz czymś kwaśnym, powinno wrócić. A jak nie, to dobrze wypłukać, ale w koncentracie na pewno podgryza. Na pewno podgryza, bo sprawdzałem to na felgach w Mańku i tam siedział, coś zarzuciłem szybkiego, zjadło w oczach. Tak naprawdę znikło. Więc mocny zawodnik. Ale tak jak mówiłem wcześniej, bawi się stężeniami i robi mega robotę i daje frajdę pracując z tym produktem. Właśnie to jest jeden z tych produktów, gdzie nie dość, że robi to, co trzeba, to daje przyjemność pracy. Także tutaj same plusy. Plusy dodatnie i plusy ujemne. No dobra. Dzięki za obejrzenie. Do zobaczenia. Do usłyszenia. Cześć!